Witajcie w kolejnym odcinku. Za mną stoi już dzisiejszy pacjent. Jest to Mercedes C-klasa W205 z silnikiem C300. A co będziemy robić? Za chwilę się dowiecie. Klient do nas się zgłosił z problemem słabego dźwięku, jaki ma ten samochód. Faktycznie samochód jest całkowicie seryjnie cichy. Tutaj przyjdzie nam z pomocą polska firma MG Motorsport, gdzie wykonamy wydech praktycznie oprócz downpipe'a, za downpipe'em od początku do końca na klapach sterowanych z pilota. Podnosimy auto, zabieramy się za pracę i zobaczycie, jak to wyjdzie. Widzę Cię. A u nas na podnośniku dzisiejszy pacjent. Mercedes C-klasa. Panowie już walczą od rana. Nie wyglądaj. Mamy tu szczęście układu wydechowego, ponieważ popracujemy tu nad dźwiękiem i zamontujemy nowy wydech od firmy MG Motorsport. Kręcamy żaróweczki. Nic nie wygląda. Thank you.
właśnie skończyliśmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z roboty. Tak jak Wam wcześniej już wspomniałem, był to układ wydechowy oparty na klapach, gdzie musieliśmy podłączyć układ podciśnień oraz elektrykę. W przebitkach zobaczycie właśnie, jak to wyglądało. Jest to jakby pierwszy etap pracy, ponieważ klient na ten moment nie zgodził się na to, aby wyciąć filtr NOX-u, który w głównej mierze odpowiada za dźwięk w tym samochodzie. I na ten moment różnica między zamkniętymi klapami a otwartymi nie jest aż tak duża, ponieważ właśnie ten początek wydechu tłumi na tyle dźwięk, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć więcej jak 90 dB. A układ wydechowy został tak zaprojektowany, żeby na zamkniętych klapach miał w okolicach 90 dB, 85, a na otwartych klapach powyżej 100 dB, a tak jak Wam już wcześniej wspomniałem, ten NOX nas trzyma i bez usunięcia tego nie będziemy szli do przodu. Jednakże różnica jest diametralna w stosunku do tego, jak było wcześniej, a jak jest teraz. No i co? Zaraz Wam pokażę, jak to brzmi, a tymczasem zapraszam do subskrybowania, lajkowania i dzięki Wam za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia.